Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Dzisiaj o bardzo zdrowej i bardzo modnej ostatnio diecie, diecie Sirt Food zwanej dietą Adele. Zapraszam na coś pysznego. Wyjątkowo nie mogę się naprawdę doczepić do diety Sirt Food, czyli popularnie znanej jako dieta Adele. I powiem więcej, tą dietę w pewnym zakresie realizujemy na tym kanale od X czasu, a ja to już w ogóle od dawien dawna. Ale na czym polega ta dieta tak dokładnie i jak powinno się komponować posiłki, to Wam napiszę na Instagramie Agnieszka Mielczarek Coach, bo ja bym musiała mieć tutaj pół godziny i Wam to wszystko rozpisać przede wszystkim. Ale w skrócie chodzi o to, że to jest dieta, która a. przedłuża życie, b. odmładza i poprawia zdrowie, c. wyszczupla, odchudza. Patrzcie na Adele. Dieta ta aktywuje geny odpowiedzialne za naszą szczupłą sylwetkę, a aktywuje je fitoskładnikami, które dodatkowo nas odmładzają, więc czego chcieć więcej? Czyli co, zaczynamy od składników typowych dla diety Sirt Food i od koktajlu typowego dla tej diety. Zacznę od sałatki, czyli od głównego dania. To danie możecie zjeść w momencie, kiedy chcecie, czyli nie jest to ani obiad, ani kolacja, ani śniadanie sensu stricte, jecie kiedy chcecie. Najważniejsze, że jecie w ciągu dnia na start tylko to danie i pijecie 3 zielone soki, które zaraz zrobię. Jako jeden, ale w 3 szklankach, ponieważ nie mamy czasu na 3 rodzaje, 3 różnych soków. Zaczynamy od sałatki. Najpierw podsmażę na suchej patelni, co? No halloumi oczywiście. I smażymy je na złoty kolor. I od tego zaczniemy. Czyli halloumi się smaży powoli, a my zrobimy sałatkę. Startujemy od szpinaku. Przy okazji tej sałatki pokażę Wam znowu, myślę, że będzie to Wasz ulubiony winegret na lato. Zrobimy dzisiaj winegret jagodowy. Czyli tak, mamy szpinak, co teraz? Czerwona cebula, ważny element diety Sirt Food. Pewnie zapytacie, bo słyszę już po prostu w głowie Wasze pytania, pewnie zapytacie, czy bezpiecznie jest tak szybko schudnąć jak Adele. Powiem Wam, są dwie szkoły. Generalnie, statystycznie, patrząc na masę odchudzających się ludzi, im wolniej chudniemy, typu kilogram na tydzień, tym mniejsze ryzyko statystyczne jojo. Teraz daktyle, bardzo ważny element tej diety. Ostrość cebuli, słodycz daktyli i słony smak halloumi to będzie fantastyczne połączenie. I co jest właśnie fajne w tej diecie, to to, że oprócz tego, że stawia się na produkty bardzo bogate właśnie w te polifenole, to ta dieta musi być smaczna i to jest naprawdę 100% mojej filozofii, bo uważam, że żadna dieta, która nie smakuje, nie będzie działać w dłuższej perspektywie. Dobrze, teraz młode listki selera jeszcze. Seler właściwie chyba najważniejszy składnik tej diety, mocno odżywczy, mocno oczyszczający. Również używamy młodych listków jego. W diecie tej będzie tak jak lubię, czyli właściwie znikoma ilość pszenicy, jeśli w ogóle. Uważam, że lepiej się czujemy na mocno ograniczonej pszenicy w diecie. I co jeszcze? Mamy bardzo dużo orzechów i to jest fajne, bo orzechy działają na układ nasz nerwowy i działają fantastycznie dla naszego zdrowia, więc brawo akurat za dołożenie do tej diety orzechów. To są bardzo dobre tłuszcze, ja uwielbiam zdrowe tłuszcze. Do tego dodam orzechy pini. Oj, czuję już zapach. A widzicie? Jak to niektórzy mówią, ser już zaczyna śpiewać, więc trzeba go obrócić. To takie typowe francuskie, właśnie typowo francuskie powiedzenie, że coś tam śpiewa na patelni. I uważam bardzo trafne. No dobra, słuchajcie. Halloumi, piękne. Co jeszcze dokładam? Kapary oczywiście. Kapary, kapary. I zaraz zrobimy winegret jagodowy. Jagody mają po prostu fabrykę polifenoli, więc koniecznie musicie robić jagodowy winegret. Jak najczęściej będąc na tej diecie? No dobra, to już teraz sobie tak to zrobimy. Op. Pięknie.
Moi drodzy, czyli tak, mamy halloumi piękne, przepiękne, fantastyczne halloumi, pachnie, smakuje, obłęd, obłęd, ta sałatka to jest obłęd, to jest niby prosty klasyk, ale jak smakuje. I teraz zrobimy winegret jagodowy. Czyli tak, jagody, do tego dodajemy musztardę miodową, koniecznie, ewentualnie zwykłą musztardę i miód. Oraz, jak zwykle do winegretu, trochę octu jabłkowego i trochę oliwy. I miksujemy całość. Dobra. Fantastyczny, bordowy, jak jagody, winegret. No i co? Polewamy. Zobaczcie to. Rozkosz. I to jest dieta, powiedzą wszyscy. No, wiecie co, to jest porcja na dwie osoby. Umówmy się. Na dwie przyjaciółki na diecie Sirfood. Hop. Muszę go spróbować. Pycha. Dobra, robimy sok, smoothie. Słuchajcie, tak naprawdę powinniśmy zrobić około 600 ml koktajlu, tak żebyśmy mieli na 3 szklanki. Wrzucamy seler naciowy razem z listkami, jak najbardziej. I teraz tak, możecie to zrobić w wyciskarce wolnoobrotowej, zostanie Wam sam sok, ale ja lubię na przykład miksować wszystko razem, żeby mieć jeszcze błonnik w tym wszystkim. I tak też zrobię, czyli zmiksuję na dosyć gęstą masę. Co wkładam? Seler naciowy, szpinak, który mi został. Oczywiście daktyle, żeby to posłodzić, żeby to w miarę smakowało. Wyjmujemy pestki. Teraz dodajemy kiwi. Możecie równie dobrze dodać jeszcze natki. Wszystko, co jest zdrowe, wszystko, co zielone i co macie pod ręką. I cytryna. Jeżeli będzie Wam czegoś brakowało, możecie, nie wiem, dodać awokado. Możecie dodać więcej daktyli, żeby było słodsze na początek. Ja na razie zostanę przy takiej wersji. Dodajemy oczywiście wodę. I miksujemy całość. Mamy nasz zielony sok. Rozlewamy na 3 buteleczki. No i co, słuchajcie? Po więcej informacji uciekacie na mojego bloga. Taki koktajl pakujecie w 3 butelkach, czyli macie jedno porządne danie, 3 koktajle, pięknie jecie, chudniejecie, no i zdrowiejecie. Zapraszam do kolejnego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie, wchodzicie na Instagram, a ja wyszukam dla Was kolejnych wiosennych pyszności. Zapraszam. Jeżeli szukacie pomysłu na inny zielony koktajl, zapraszam tutaj.